Cześć, nazywam się Piotr Kozłowski, jestem wydawcą portalu Camprest i zawodowo testuję kampery. Tym razem miałem okazję przetestować dla Was kampera LMC model T758G. Test tego kampera umożliwiła nam firma Keller Camp Gliwic, która jest autoryzowanym przedstawicielem marki LMC w Polsce. Prowadzą sprzedaż, wypożyczalnię i profesjonalny serwis kamperów. Marka LMC niedawno obchodziła swoje 65-lecie, także jest to jedna z najstarszych firm w branży karawaningowej. W Polsce niestety nie jest tak bardzo znana, ponieważ albo nie była dostępna, albo jej poprzedni przedstawiciele nie zadbali o odpowiednią jej promocję. Kamper, który stoi za mną, to kamper czteroosobowy, dla czterech osób do jazdy i czterech osób do spania. Ma DMC 3,5 tony, także wystarcza prawo jazdy kategorii B, ale trzeba pamiętać, że tych kilogramów na załadunek nie zostaje już za dużo, ponieważ kamper, kiedy nie ma jeszcze załatankowanej wody świeżej, nie ma wsadzonych bagaży, nie ma pasażerów, ale ma na przykład pełny bak paliwa, waży już 3150 kg, także na ten załadunek nie zostaje zbyt wiele. To właśnie taka masa własna w kamperach do 3,5 tony jest tak naprawdę już normą, także trzeba brać pod uwagę podczas zakupu, wynajmu, no i podczas pakowania. Jak już mówimy o ładunku, to muszę Wam pokazać ogromny garaż, który tutaj jest dodatkowo podgrzewany, także w czasie zimowych i narciarskich wyjazdów ten garaż może Wam spokojnie posłużyć jako fajna suszarnia na buty oraz ubrania. Zwrócić należy uwagę na jednoklamkowe drzwi, które otwierają się bardzo lekko, a jedna klamka jest o tyle fajna, że jak macie coś w jednej ręce, to możecie drugą ręką po prostu ten garaż otworzyć. Bardzo często w kamperach są klamki tu i trzeba to otworzyć jednocześnie i jest to dość upierdliwe. Ten konkretny egzemplarz zabudowany jest na Fiacie Ducato z silnikiem 2.3 o mocy 140 koni mechanicznych i tych koni jest tutaj troszkę za mało. Kiedy samochód jest w pełni zapakowany, to niestety czujemy każdą górkę, samochód lekko zwalnia. Ale za to spalanie jest na poziomie tylko 12 litrów na 100 km. Bardzo podoba mi się też poszycie tego kampera, a raczej jego wykończenie. Nie wiem, czy jest polakierowane, czy używany jest tutaj taki laminat, który jest po prostu bardzo połyskowy i ogólnie wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Tylny zderzak i lampy też wyglądają bardzo fajnie i to, co jest tak nieczęsto spotykane w ogóle w kamperach, ja tak naprawdę po raz pierwszy testuję kampera, który ma czujniki parkowania z tyłu. Jest to bardzo przydatne, szczególnie podczas cofania, kiedy są jakieś murki, których nie widać, bo są po prostu nisko i bardzo często można zrobić takie szkody kempingowe. Drzwi wejściowe są super szerokie, mają 70 cm w prześwicie, korzysta się z nich bardzo wygodnie. Ale to, co jest, na co trzeba zwrócić uwagę, to marka tych drzwi, jest to marka Hartal. To jest taki topowy producent, jak chodzi o produkcję drzwi do kamperów. Tutaj wszystko chodzi bardzo precyzyjnie. Klameczka i samo domykanie się jest po prostu idealne. Chodźcie, teraz pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Jak już wcześniej wspominałem, kamper jest zabudowany na Fiacie Ducato. Tylko ten konkretny egzemplarz przez fabrykę został wybudowany w 2022 roku, ale samo podwozie Fiata zostało wyprodukowane w 2021. Także tutaj deska rozdzielcza jest jeszcze przed liftem, więc szału, że tak powiem, nie ma. Mamy tutaj standardową, manualną skrzynię biegów, klimatyzację, stację multimedialną od Pioniera i obrotowe fotele. Nad szoferką mamy bardzo praktyczną półkę, ale jakby to jest już standard w kamperach pół zintegrowanych. Możemy tutaj pochować różne rzeczy, do których się ma dostęp tak na szybko, nie ma żadnych zamknięć. Dla mnie na plus. Niestety nie ma tutaj też zamontowanych rolet zaciemniających od firmy Remis. Na przykład od firmy Remis, które działają bardzo dobrze, są po prostu bardzo szybkie, wygodne i bardzo dobrze zacieniają. I przede wszystkim też izolują kampera od promieni słonecznych, od nagrzewania się czy uciekaniem tego ciepła z pojazdu. Mamy po prostu takie roletki, które montuje się za pomocą napów, no ale niestety one właśnie nie pełnią tej funkcji blokady termicznej, no i też nie zaciemniają w 100%, także stajemy skoro w świt. Ale pamiętajcie, że jeżeli kupicie jeszcze kiedyś kampera bez tych roletek typu Remifront, to bez problemu można to domówić i zamontować jako dodatkowe akcesorium.
Część salonowa to nasz ulubiony układ, czyli face to face. Jest on o tyle fajny, że na tych ławkach podczas postoju możemy siedzieć tutaj spokojnie, w 6 osób, jest bardzo wygodnie. Jeżeli nie siedzimy tutaj wszyscy, to w ogóle chodzenie pomiędzy stołem a tą kanapą jest super, super wygodne. Zwróćcie na to uwagę podczas zakupu kampera. Stolik składa się dokładnie w połowie, ale jeżeli chcemy z niego korzystać, to zobaczcie, jak duża powierzchnia tego blatu tutaj jest. Także jest bardzo dużo miejsca na posiłki, na talerze i nadal jakoś tu można przechodzić. No, trzeba po prostu usiąść, ale kiedy stolik jest złożony, rewelka. Jak chodzi o ten fotel, to tutaj na czas jazdy po prostu dokładamy oparcie. Zajmuje to, myślę, nie więcej niż 2 minuty. Są pasy. Jeżeli jedzie dziecko, to wkładamy tutaj tylko fotelik dziecięcy i jakby nie trzeba demontować jeszcze tej pufy z przodu na miejsce na nogi. Ale jak jedzie już osoba dorosła, no to tylko wyciągamy tą pufę i już tam można wkładać nogi. Tak samo jest z tamtą kanapą. Tylko tam już nie montujemy nic, bo oparcie już jest, jakby ta ścianka. Dokładamy tylko pufę, żeby było wygodnie za plecami. Nam akurat się bardzo dobrze jeździ z dzieciakami właśnie w tym układzie, ponieważ nie siedzą obok siebie, no i w trakcie jazdy nie ma tych kłótni. I dodatkowo bardzo łatwo te foteliki się montuje. Jak jest tutaj dwuosobowa kanapa, to pamiętajcie, że dwa foteliki dziecięce obok siebie, no czasami po prostu to jest tam zbyt ciasno. Tutaj w tej części salonowej brakuje nam trochę gniazdek USB i 230, ponieważ 230 są dwa gniazdka tutaj w kuchni i to są jedyne gniazdka 230 w tej części salonowej. A jak chodzi o gniazda USB, to są dostępne jedynie te w desce rozdzielczej w szoferce. Salon jest bardzo przestronny i bardzo wygodnie się w nim funkcjonuje. Nie mogę tego powiedzieć o kuchni. Kuchnia jest, no okej, jest zlew, jest trzypalnikowa kuchenka, ale brakuje tutaj blatu roboczego do przygotowywania posiłków, także podczas gotowania trzeba się wspierać blatem na stole. Miejsca na przechowywanie jedzenia czy ubrań jest tutaj naprawdę bardzo dużo, ale najbardziej podoba nam się tutaj ta szafeczka na buty, która się znajduje tutaj przy wejściu, a tu obok lodówki są jeszcze bardzo praktyczne takie małe schowki, szafeczki, półeczki na wszystkie takie drobne rzeczy, które powinny być właśnie tutaj w tym miejscu. Niestety, jak to w wielu kamperach bywa, nie znaleźliśmy tutaj żadnego wieszaka na kurtki, które można sobie powiesić gdzieś tak właśnie przy wejściu, ale w kuchni jest przynajmniej wieszak na ręczniczek. Lodówka ma odpowiednie wymiary, jest tutaj też zamrażarnik, lodówka i zamrażarnik działają w trzech zakresach, czyli na gaz, na 12V i na 230. Wypożyczalnia wyposażyła też kampera w telewizor i antenę DVB-T, ale oczywiście trzeba pamiętać, żeby korzystać z telewizora, to trzeba się podpiąć pod prąd 230 gdzieś na kempingu, ponieważ kamper nie ma przetwornicy. Nad salonem znajduje się duże dwuosobowe łóżko, albo jak to Franek nazwał, giga łóżko, bo jest to naprawdę szerokie. Dwie dorosłe osoby wyśpią się tam bardzo, bardzo komfortowo. Łóżko jest opuszczone elektrycznie. I można się do niego dostać na dwa sposoby. Albo montujemy drabinkę tutaj od tej strony, albo wchodzimy od strony szoferki po fotelach. Ja osobiście wolę wchodzić tam po fotelach, wtedy ta drabinka tutaj nie przeszkadza w przechodzeniu. I okej, tak, wiem, słyszę, czytam Wasze opinie na różnych forach, grupach facebookowych, że to jest bez sensu, że to łóżko wchodzi w światło drzwi, że nie da się wtedy wchodzić ani wychodzić z kampera. Jest tutaj trochę prawdy, jest to wychodzenie, jakby wchodzenie trochę utrudnione. Ale jeżeli na tym łóżku śpi osoba, która chodzi spać jako ostatnia i zazwyczaj wstaje jako pierwsza, czyli na przykład rodzice, to problemu nie ma. Żeby tylko wejść do tego łóżka, no to wtedy trzeba przejść pod nim, wejść sobie tam po fotelach i ja tutaj naprawdę problemu nie widzę. Z takim samym układem podróżowaliśmy już kamperem, którego użytkowaliśmy przez cały rok i naprawdę jest to idealny układ dla rodziny 2 plus 2. My tutaj żadnych problemów nie widzieliśmy i korzysta się nam z tego bardzo, bardzo wygodnie. Tutaj nawet jak to łóżko jest podniesione do góry, to zobaczcie,
jaki ja tutaj mam jeszcze prześwit nad głową. Także jest bardzo wysoko. W wielu kamperach, jeżeli to łóżko opuszczane jest tutaj zamontowane, to bardzo często trzeba się gdzieś tutaj schylić. Tutaj jest ok, także na plus. Jak chodzi o ogrzewanie, to jest tutaj zastosowana truma Kombi 6 gazowa, która grzeje nam zarówno pomieszczenie, jak i wodę. Zbiornik na wodę czystą to 120 litrów, ale co ciekawe, wypożyczalnia zamontowała tutaj jeszcze alarm. Alarm jest na czujkę ruchu, także jak opuszczacie kampera, ktoś do niego wejdzie, to wtedy alarm się włączy. Niestety jakby alarm nie działa podczas spania gdzieś tam na dziko, żeby go uzbroić, no bo po prostu jeżeli będziecie w środku, to ten alarm będzie się włączał. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze klimatyzację firmy Webasto, ale to wszystko działa dopiero po podłączeniu do prądu na kempingu. Toaleta i prysznic w tym kamperze są od siebie oddzielone. Prysznic jest po stronie prawej, a toaleta po lewej. Ale to, co jest fajne akurat, co można zrobić, to całą tą sekcję łazienkową wydzielić, przesuwając tutaj jedne drzwi i zamykając drugie. Pod prysznicem znajdują się bardzo praktyczne półeczki na kosmetyki. W toalecie są też bardzo pojemne szafki pod umywalką i troszkę mniejsze półeczki schowane za drzwiczkami koło lustra. Jak chodzi o sypialnię, to mamy tutaj dwa pojedyncze łóżka z łącznikiem. Jest to bardzo fajny układ, ponieważ przestrzeń jest najbardziej wykorzystana. Pod łóżkami znajdziemy bardzo pojemne szafy na garderobę wiszącą, a w podłodze dodatkowo jest schowany praktyczny schowek. Zobaczcie na grubość tego materaca. Jest naprawdę bardzo wygodny i komfortowy. Duży plus należy się projektantom za to, że jak już tutaj rozłożymy ten łącznik i doczepimy drabinkę, która pomaga nam na wejściu do łóżka, nadal możemy przesuwać te drzwi. Bardzo podobają nam się też tutaj te półeczki bez drzwiczek. Ułatwia to przede wszystkim dzieciom szybkie zabranie ubrań. Trochę się obawiałem, że te ubrania będą spadać na zakrętach, ale naprawdę jest ok. Odnośnie oświetlenia tutaj w tej tylnej części kampera, to mamy tylko dwie lampki tutaj zlokalizowane na tylnej ścianie pod półkami i trochę tutaj wieczorami tego większego światła brakuje, także jedną dodatkową lampę bym dał. A jak chodzi o gniazda do ładowania na przykład telefonów, to mamy tutaj dwa gniazda USB zlokalizowane po prawej stronie kampera. No i pierwszy test kampera LMC dobiegł końca. Oddajemy kampera właśnie firmie Keller Camp w Gliwicach. Mam nadzieję, że to nie był ostatni test, który dla Was zrobimy z tą marką, ponieważ bardzo nas samochód zaskoczył. To, co najbardziej tak mi utkwiło w pamięci, to samochód jest bardzo dobrze zrobiony. Jest przede wszystkim cicho, cała zabudowa jest zrobiona bardzo dobrze. Drobne rzeczy, do których bym się doczepił albo tak naprawdę poprawił, które najczęściej mi jakby sprawiały może nie tyle problem, co no po prostu. Na pewno bym zamontował solary na dachu i wymienił roletki na przedniej szybie na remi fronty, ponieważ jest to dużo łatwiejsze i dużo lepiej zaciemnią nam wnętrze kampera. Kamper bardzo dobrze sprawdzi się dla czteroosobowej rodziny, także jeżeli szukacie kampera na wynajem, to właśnie ten egzemplarz, którym jeździliśmy, jest przeznaczony na wynajem. Ale zobaczcie, tutaj stoi nówka sztuka, która czeka na nowego właściciela, ale z mocniejszym 160-konnym silnikiem. Na placu firmy Keller Camp znajdziecie również przyczepy marki LMC oraz innych, także naprawdę warto tu przyjechać. Z tego miejsca chciałbym też podziękować firmie Keller Camp za możliwość przeprowadzenia tego testu, także dzięki. Jak głosi hasło na kurtkach od pracowników, czyli dealer z pasją i podróżuj z pasją. To bardzo dobrze odzwierciedla tutaj zapał pracowników, także wróżę świetlaną przyszłość temu dealerowi. Mają bardzo dobry serwis, a to jest bardzo ważne w tych czasach. Także gorąco polecam, przyjedźcie tutaj i sprawdźcie sami. No i oczywiście, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem innego pojazdu, to zobaczcie na naszym kanale, jest jeszcze więcej testów różnych kamperów, a mam nadzieję, że niebawem pojawią się też testy przyczep. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i dajcie łapkę w górę, jeżeli ten test się Wam podobał.